Ja mam pytanie łatwe i trudne jednocześnie. Jakim partnerem jest Wojtek Przoniak? Trudne raczej niż łatwe. Więc ja będę się musiał troszeczkę zastanowić, ponieważ tylko raz grałem z Wojtkiem Przoniakiem. Wydaje mi się, że na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, jakim partnerem jest Wojtek, trzeba by się zacząć zastanawiać na tym, jakim aktorem jest Wojtek. Jaki typ aktorstwa prezentuje. Więc ja muszę powiedzieć, że po tych 11 latach pracy w tym zawodzie po raz pierwszy zetknąłem się z czymś, co w pełni mnie zaskoczyło, kiedy pracowaliśmy razem. To znaczy z tak wielką spontanicznością, z czymś tak żywiołowym, zwierzęcym nawet bym powiedział, w sposobie gry aktorskiej, że wstyd się przyznać, i właściwie aktor się nie powinien do tego przyznawać, że ja patrzyłem na planie zafascynowany na to, co on robi. Może nie bez kozery będzie tutaj opowiedzenia anegdotki, że jedyny raz w życiu zdarzyło mi się w trakcie nagrania przerwać nagranie tylko dlatego, że mnie Wojtek naprawdę prywatnie rozśmieszył. To znaczy, jego indywidualność jest tak wielka, że ja w pewnym momencie wypadłem z roli tego Don Juana i prywatnie jako Englert przyglądałem się temu, co on wyprawia, co on robi, czego, na co byłem zupełnie nieprzygotowany, ponieważ w czasie prób nic takiego nie robił. Stąd tutaj dochodzimy do pewnej trudności partnerowania Wojtkowi. Mianowicie, trudno się do tego przyznać aktorowi, każdemu chyba, ale z pełną odpowiedzialnością tego, co mówię, muszę powiedzieć, że po prostu Wojtek przykrywa.